Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo Was serdecznie witam w takim prawie że nocnym, takim wieczornym, trochę zasypiakowym, trochę słońco zachodzącym vlogu, który będzie o jakichś bardzo dziwnych sprawach. Sam do końca nie wiem w ogóle, co z tego wyjdzie, ale muszę trochę Wam o tym opowiedzieć. Kochani, lećmy, bo nie chciałbym, żeby mi całkowicie ściemniało, żebyście cokolwiek widzieli. To zapraszam, czołóweczka, a potem będzie naprawdę przedziwne gadanko. Drodzy moi kochani, moi ulubieni, ci, którzy mnie trochę znacie, to wiecie, słuchając różnych moich nagrań, czy tam, nie wiem, będąc na rekolekcjach i tak dalej, czy czytając książki, że jestem dosyć konkretnym człowiekiem i bardzo często, kiedy coś nagrywam, to lubię mieć taki bardzo konkretny cel, który chcę osiągnąć. Czyli kiedy Wam proponuję jakiś temat, kiedy Wam proponuję jakieś, nazwijmy to tak dziwnym słowem, rozważanie, to zawsze oczywiście ja mam takie coś w głowie. Myślę, że na tym polega jakoś tam jedna z cech mojego kaznodziejstwa, że od razu sobie myślę o tym, co widz, który to obejrzy, z tego wyciągnie. Czyli chcę mu dać konkrety, chcę mu dać potrzebne mu rzeczy, żeby mu pomóc w różnych sytuacjach życiowych. Dzisiaj tak nie będzie, dlatego że nie mam bladego pojęcia, co wy z tego możecie wyciągnąć, bo ja nie mam dzisiaj żadnych odpowiedzi. Mam dzisiaj trochę pytań, mam dzisiaj trochę przerażeń, mam trochę zawiesin, jeśli tak to można nazwać, w sensie zawieszonego umysłu, zawieszonego serca. Ale no właśnie. Moi drodzy, czasem, kiedy człowiek przysiądzie w takim biegu życia, nie? Czyli kiedy na chwilę się zatrzyma, w moim wypadku w takim pędzie, tak? Rekolekcyjno, wyjazdowo, głoszeniowo, księżowsko, zakonno, kaznodziejskim i tak dalej. Czy kiedy usiądę gdzieś na chwilę dłużej i się modlę nie w taki sposób, że tak powiem, pragmatyczny, jakkolwiek to brzmi, ale chodzi mi o to, że to nie jest modlitwa, która, nie wiem, ogarnia jakąś rzeczywistość, ogarnia moją relację z Panem Bogiem i tak dalej, tylko kiedy usiądę na taką modlitwę, która jest po prostu zatrzymaniem się nad faktem, przepraszam, jak teraz to głupio zabrzmi, istnienia wszystkiego, istnienia mnie, istnienia Pana Boga i tak dalej, no to zawieszam się w czymś, czego nie pojmuję. Kochani, jedną z rzeczy, już Wam kiedyś o tym wspominałem, która mnie dosyć mocno chyba przeraża, chociaż w takim dobrym chyba sensie, to jest tak zwane tremendum fascinosum, czyli takie przerażenie fascynujące, takie drżenie fascynujące, to jest pojęcie nieskończoności, w sensie, że będziemy istnieć w nieskończoność. Kochani, wierzę w Pana Boga, wierzę, że kiedy umrzemy, to nie jest koniec. Wierzę, że kiedy skończy się to ziemskie życie, to zacznie się inne, mam nadzieję, wierzę w to głęboko, znacznie bardziej prawdziwe. I oczywiście bardzo na to czekam. Bardzo chciałbym się już dowiedzieć w ogóle, jak to będzie. Ale z drugiej strony, kiedy sobie pomyślę, że to ma trwać w nieskończoność, no to nie ogarniam tego i to mnie przeraża. No i zobaczcie, my zawsze, kiedy żyjemy, zawsze żyjemy dokądś, zawsze żyjemy do jakiejś granicy, do czegoś, co ma się wydarzyć. Żyjemy do piątku, żyjemy do wakacji, żyjemy do urodzin, żyjemy do małżeństwa, żyjemy potem, nie wiem, do czegoś tam kolejnego, do urodzenia dzieci. Zawsze są jakieś etapy, zawsze dokądś, nie? I nie myślimy oczywiście zazwyczaj w takiej perspektywie o istnieniu na zawsze. I możliwe, że po śmierci oczywiście też tak będzie, że będziemy żyli tylko tymi etapami, ale jakoś mnie tak, no po prostu mnie wewnętrznie rozsypuje, rozwala. Myśl o tym, że po pierwsze świat się nigdy nie zaczął, nie mam pojęcia, co to znaczy, i że świat się nigdy nie skończy, w sensie my, istniejący, Pan Bóg i my, że to się nigdy nie skończy. Co to w ogóle jakby... Nie wiem, czy łapiecie, o czym mówię, bo to chyba trzeba tego doświadczyć, wiecie, nie w pojęciach, nie w mówieniu o nieskończoności i tak dalej, tylko w takim poczuciu siebie ja będący na zawsze. Kochani, wiem, że teraz zadam bardzo takie banalne pytania, ale co to znaczy, że Bóg istnieje od zawsze? Co to znaczy, że nic nie było przed Nim, albo raczej co było przed Nim? Ale wiem, że nie było nic przed Nim, bo On był od zawsze, ale co to znaczy od zawsze? Kochani, to są pojęcia, których nie rozumiemy. I mam taką oczywiście nadzieję, że może kiedyś po śmierci będziemy mieli jakiś nowy zestaw pojęć, że coś będzie nam oczywiście objawione, poznane na nowo. Tak też mówi Pismo Święte, nie? Że teraz widzimy jakby tylko w zwierciadle, a kiedyś zobaczymy naprawdę w pełni. Teraz po prostu poznajemy jak dzieci, a kiedyś poznamy jak dorośli. Ale
Kani, takie zatrzymanie się jest w ogóle dla mnie bardzo ważne. Dlatego, że ono mi daje taki dystans do tego wszystkiego, co się dzieje w życiu. Jeżeli miałbym szukać czegoś, co możecie z tego filmu wyciągnąć, to będzie chyba ta jedna właśnie rzecz. Kochani, jeżeli czasem jesteście przytłoczeni rzeczywistością, przytłoczeni tym wszystkim, co istnieje, przytłoczeni tym wszystkim, co się dzieje z wami, w sensie chodzi mi o takie, wiecie, prozę życia, kłopoty, trudności, problemy, choroby, pieniądze i tak dalej, i czasem mamy po prostu już tak serdecznie dość, nie? Kochani, bardzo warto raz na jakiś czas usiąść w takim właśnie poczuciu oderwania od tego tutaj, oderwania od tego, co się dzieje na bieżąco i takiego pomyślenia nieskończoność. Bóg istniejący od zawsze. Co to znaczy, że Bóg istnieje od zawsze? Kochani, to są pytania, które mnie naprawdę po prostu pazurem takim tną we mnie. Nie mam na nie żadnej odpowiedzi, kochani, w ogóle żaden człowiek nie ma żadnych odpowiedzi. Muszę wam powiedzieć, to też nie będzie żadne zaskoczenie, czasem mnie wkurza w Kościele to, że my tak zdajemy się funkcjonować, jakby cała ta nasza wiara, wiecie, wszystkie prawdy wiary i tak dalej, jakby to było jakieś takie wyjaśnione, logiczne i tak dalej. Kochani, ja naprawdę nie rozumiem 80%, i to pewnie teraz przesadziłem, bo pewnie 95%, nie? Z tego wszystkiego. Co to znaczy Bóg? Co to znaczy, że istniejemy? Jakby to było, kiedyby niczego nie było i czy tak kiedyś było? No nie mogło, bo Bóg był, ale jak to był i potem wymyślił, że my będziemy? Kochani, wiem. Gadam teraz po prostu jak potłuczony i to są takie pytania, które, no właśnie, są tylko, ale jeżeli się w nich siądzie, jeżeli w tych pytaniach człowiek się, kochani, zanurzy, to na chwileczkę się odrywa od tego wszystkiego, co tutaj, co dookoła. Nabieramy też właściwego dystansu do tego wszystkiego, co tutaj, co dookoła. Bardzo tego potrzebujemy. Kochani, robi się ciemno. Za chwileczkę się całkowicie ściemni. Dlatego ja nie chcę dłużej gadać, bo chcę was tylko pobudzić do tego. Nie dam wam żadnych odpowiedzi. Oczywiście proszę was o to, żebyście czasem siadali w czymś takim, żebyście czasem ośmielali się właśnie na takie zanurzenie się w rzeczach, które nie pojmujemy. Kochani, oczywiście, że trzeba też uważać, bo można na takim punkcie zwariować. Są ludzie, którzy ciągle o tym myślą i mówią, w związku z tym, że ja tego nie rozumiem, to po prostu wszystko jest takie bez sensu i tak dalej. Nie, można też się zafiksować oczywiście na takim myśleniu. Nie, ale mnie bardziej chodzi o to, że po prostu siadamy, odrywamy się od tego, co tutaj, co przyziemne i tak dalej, na chwilę tylko, żeby nabrać tej perspektywy w nieskończoność. Kochani, to właśnie stąd się wzięło we mnie w ogóle to, że ja tak strasznie chciałbym w kosmos lecieć, bo tam jest właśnie to poczucie tej nieskończoności. To mnie tam tak fascynuje, to jest tam takie niezwykłe. Kochani, to są tylko takie myśli, to są tylko takie, rzucam wam takie, no takie ślady, o których wiem, że w ogóle wiecie, nie? Tylko ja zdałem sobie tak sprawę dzisiaj, kiedy miałem nagrywać ten odcinek, że ja już bardzo dawno o tym tak nie myślałem, że mam taką, wiecie, pogoń życiową, że już nie pomyślałem, jakby, że strasznie dawno już tak nie siadłem z takim myśleniem. A ono naprawdę robi coś niezwykłego w sercu, jeżeli jest oczywiście w zdrowych wymiarach, w zdrowej miarze, żeby z tym nie przesadzić. Co to znaczy, że będę istniał na zawsze? Jak to na zawsze? W sensie, no dobra, no bardzo długo, a potem? No dobra, potem będzie kolejne potem, no a potem? Kochani, to jest coś, co mi po prostu tak ryje głowę, że głowa mała. Siadajcie też w czymś takim, kochani, siadajcie w takim oderwaniu. Bo to też, albo może przede wszystkim, jest jeden z najważniejszych wymiarów życia, bo w końcu on będzie kiedyś naszym jedynym. Dobra, kochani, bo się już po prostu plączę. Tak wam wrzucam, żeby to wam może siadło trochę do serca. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo wam za nie dziękuję, mam nadzieję, że na cokolwiek ono wam się przyda. Jak nie, to sobie po prostu pogadałem po ciemku do kamery. I czasem to właśnie o to chodzi. Ściskam was bardzo, życzę wam pięknej nocy, jeżeli tego wieczorem słuchacie, pięknego dnia, jeśli rano. Myślcie czasem o nieskończoności. Co to jest za myśl w ogóle? Ciekawe w ogóle, jak żyją ludzie, którzy o tym nie myślą, że ci, którzy w ogóle nie wierzą, nie mają tej perspektywy. Nie mówię tego, broń Boże, osądzająco. Co by to znaczyło? Dla mnie to jest jedna z najbardziej fascynujących perspektyw w ogóle ever. Dobra, ściskam, błogosławię. Do następnego razu. Z Bogiem. Pa, pa.